Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Węgorowski i bardzo miło mi Państwa powitać z monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Spotkaliśmy się tutaj, gdyż mamy dla Państwa dziś do zaprezentowania temat związany z udzielaniem pierwszej pomocy i resuscytacją krążeniowo-oddechową w czasach szczególnych. W czasach, w których przyszło nam żyć i z którymi mamy styczność. W czasach wirusa COVID-19. Tak naprawdę problem dotyczy nas wszystkich. Powinniśmy o tym pamiętać i brać to w szczególnej uwadze. Ale czy problemem jest tylko wirus? Nie, nie tylko. Inne choroby nie poszły na drugi plan. Inne choroby istnieją. I inne choroby, bądź inne zdarzenia losowe mogą spowodować odwracalne, bądź nieodwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia. Czy powinniśmy reagować? Tak, jak najbardziej. Powinniśmy reagować zawsze, w każdej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, bo życie i zdrowie ludzkie jest wartością najwyższą. Powinniśmy reagować, ale reagować w sposób dostosowany do obecnych warunków, do czasów, w których przyszło nam żyć, zastosowaniem zasad i umiejętności, które pozwolą nam w bezpieczny dla nas sposób pomóc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje, wymaga, a nasze działania mogą przyczynić się temu, że ta osoba będzie żyła, funkcjonowała w naszym społeczeństwie i cieszyła się każdym nowym dniem. Zapraszam na krótką prezentację, jak w dobie wirusa, w dobie pandemii, poprawnie postępować w sytuacji udzielania pierwszej pomocy. Podstawową kwestią przed podjęciem bezpośrednich czynności ratujących życie bezpośrednio na pacjencie jest upewnienie się, że miejsce, w którym będziemy operowali, miejsce zdarzenia jest miejscem bezpiecznym dla osób udzielających pierwszej pomocy. W obecnej sytuacji wirusa COVID-19 pamiętać należy, że kolejnym zagrożeniem, bardzo dla nas być może drastycznym, jest zagrożenie epidemiologiczne związane z ingerencją wirusa do naszych dróg oddechowych. Dlatego bezwzględnie powinniśmy używać środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek. Powinny być to minimum maseczki trójwarstwowe, chirurgiczne, medyczne, bo one zapewniają nam pewną barierę ochrony przed wirusem. Idealnie byłoby, gdybyśmy dysponowali maseczkami o zabezpieczeniu ich filtracji na poziomie FFP2 lub FFP3. Kolejnym z ważnych elementów naszych środków ochrony indywidualnej, które powinniśmy stosować w sytuacji reagowania na pacjencie poszkodowanym, bo pamiętać trzeba, że każdą osobę traktujemy z założenia, z góry, jako osobę zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Kolejnym elementem jest użycie przynajmniej lateksowych rękawiczek ochronnych. Które będą zapewniały nam pewien komfort pracy oraz bezpieczeństwo. Pamiętać należy, że izolują nas od krwi, wydzieliny oraz innych szkodliwych substancji, które mogą znajdować się i patogenów, które mogą znajdować się na pacjencie. Kolejnym aspektem w prowadzeniu podstawowych czynności resuscytacyjnych, ratowniczych jest ocena dobrostanu pacjenta, jego kondycji. Przede wszystkim skupiamy się na dwóch podstawowych sprawach. Ocenie przytomności, czyli reagowania poszkodowanego na bodźce oraz czynności oddechowej, czy pacjent oddycha, czy nie. Pamiętać należy, że w sytuacji zagrożenia życia taką czynność oddechową oceniamy zero-jedynkowo. Tak lub nie. Nie zastanawiamy się, czy jest to oddech płytszy, większy, mniejszy, czy oddycha dobrze, czy źle. Bądź ten oddech w naszym rozumieniu występuje, bądź nie. Podchodząc do pacjenta, powinniśmy też pamiętać o tym, że jakiś fragment aerozolu z dróg oddechowych może wyewakuowywać się na zewnątrz. Żeby wyizolować się od tego czynnika szkodliwego dla nas, mają cały czas pamięć to, że jesteśmy w fazie pandemii. Powinniśmy pacjentowi, jeśli dysponujemy, założyć maskę twarzową celem wyizolowania jego dróg oddechowych i odseparowania aerozolu, który może być dla nas szkodliwy, bądź jeśli nie posiadamy takiej maseczki, możemy użyć odzieży wierzchniej pacjenta,
celem zakrycia jego twarzy, drugą dechowę. Mniej więcej w taki sposób, jak tutaj zostało zaprezentowane. Drogi oddechowe są wyizolowane. Jak wiemy, odzież nie ma takich właściwości filtrujących jak maski medyczne, ale zawsze będzie absorbowała w jakiś sposób aerozol, który może się wydobywać z dróg oddechowych pacjenta. Następną czynnością, którą musimy dokonać, jest ocena czynności oddechowej i przytomności. Zaczynamy od oceny czynności. Przytomność u pacjenta poszkodowanego oceniamy na zasadzie potrząśnięcia pacjentem, uściśnięcia jego ramienia, uda, tak żeby zasygnalizować. To uściśnięcie powinno być takie znaczne, miarodajne, żeby ta osoba mogła poczuć ten nasz ucisk i odpowiednio na niego zareagować. Choćby się ocknąć i nawiązać z nami kontakt. Kolejnym krokiem jest zawołanie pacjenta do poszkodowanego. Czy pan mnie słyszy? Czy pan mnie słyszy? Czy coś się stało? Proszę pana, dzień dobry. Cokolwiek. Co nam przyszło do głowy? Tutaj nie ma jak gdyby przyjętego kanonu czy przyjętego standardu. Po prostu zwracamy się w kilku osób. Głośno, wyraźnie, bo niejednokrotnie przyjdzie nam oporować w miejscu, które będzie miejscem otoczonym jakimiś zewnętrznymi dźwiękami hałasu. Jeśli pacjent nie zareaguje, przechodzimy do kolejnego etapu oceny tej osoby poszkodowanej. Kolejnym etapem w ocenie poszkodowanego jest ocena czynności oddechowych. Odmiennie niż dotychczas przyjętych standardach postępowania, nie używamy już trzech zmysłów do oceny poszkodowanego i jego czynności oddechowej. Nie używamy już zmysłu czucia, nie. Zmysłu słuchu, staramy się wyczuć sznur oddechowy. Jedyne co robimy, to używamy naszego wzroku celem oceny ruchów klatki piersiowej oraz brzucha pacjenta. Tą ocenę możemy zrobić pod różną perspektywą, różnym kątem, bo oddech pacjenta może być spłycony, być może kwestie samego światła powodują, że dla nas ten obraz nie będzie do końca wiarygodny. W sytuacji, kiedy jesteśmy przekonani, że ani klatka piersiowa nie pracuje, nie unosi się, nie spręża, nie rozpręża, ani nie pracuje nam brzuch, podejmujemy czynności resuscytacyjne, gdyż wiemy już, że pacjent był nieprzytomny, bo nie reagował oraz jest pozbawiony czynności oddechowej. Zaczynamy od wykonywania masażu pośredniego klatki piersiowej. Kolejną odmiennością od dotychczasowych wytycznych prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest to, że nie prowadzimy czynności oddechowej. Jedyne, na czym się skupiamy, jest to uciskanie klatki piersiowej. Uciskanie klatki piersiowej na jej środku, czyli na środku mostka, w tempie 100-120 uciśnięć na minutę, przy wyprostowanych rękach, klatce piersiowej pochylonej nad klatką piersiową osoby poszkodowanej, tak żeby środek ciężkości naszej klatki piersiowej był mniej więcej prostopadły do klatki piersiowej osoby poszkodowanej, a ręce wspierała masa własna naszej obręczy barkowej klatki piersiowej, co ułatwi nam i da nam lepszy efekt ucisków klatki piersiowej. Dechowa będzie miała swój najlepszy efekt i da pacjentowi najlepsze odpowiedzi w momencie, kiedy uciski będą wykonywane z prawidłową częstotliwością na prawidłową głębokość oraz kiedy będzie ten masaż wykonywany praktycznie cały czas. Minimalizacja przerw w masażu na wykonywanie innych czynności jest kluczem do jak najlepszego wyniku naszej pracy na pacjencie. Kolejnym elementem, niezmiernie ważnym, jest automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Jeżeli dysponujemy takim defibrylatorem, bezwzględnie powinniśmy go użyć. Sprawa jest niezmiernie prosta. Nie dotykaj pacjenta. Trwa energia. Bierzemy defibrylator do swojej ręki, otwieramy, uruchamiamy i słuchamy komend głosowych. Defibrylację wykonano. Rozpocznij RKO.
Bezzwłocznie zaczynamy masować klatkę piersiową. Pamiętajmy, że istotną sprawą, której powinniśmy cały czas pamiętać, jest to, że pacjent jest przez nas podejrzewany o bycie zakażonym wirusem COVID-19. Musimy pamiętać, być przyzorni i ostrożni podczas wykonywania wszystkich czynności, żeby zminimalizować jakiekolwiek skutki działania aerozolu, a co za tym idzie, prawdopodobnie wirusa na nasz organizm. Nasze ruchy powinny być cały czas pod kontrolą. Powinniśmy robić pewne czynności, być może wolniej, ale rozważnie. Ratować trzeba, ale trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa niejednokrotnie trwa przez dłuższy, a nawet bardzo długi okres czasu, 30 minut, 40. Celem optymalizacji wysiłku i co za tym idzie efektywności masażu, jeżeli mamy więcej niż jednego ratownika, powinniśmy dokonywać cyklicznych zmian. Zmiana. Gotowa. Zmiana powinna przebiegać jak najpłynniej. Istotą też płynności zmiany i jakby przeprowadzenia jej jak najszybciej jest odpowiednia komunikacja w zespole pracujących ze sobą osób. Serdecznie dziękujemy za obejrzenie naszego krótkiego filmu i za wysłuchanie tego instruktażu dotyczącego postępowania i właściwych zasad udzielania pierwszej pomocy w dobie pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że być może Wam to rozjaśniło pewne kwestie, dało nową wiedzę, bądź pokazało, że tak naprawdę nie ma się czego obawiać, a reagować trzeba. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, nauczyć się więcej, poznać świat medyczny, zapoznać się z istotą i specyfiką nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, zapraszamy na studia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Dziękuję.